Witam wszystkich serdecznie, Tyrill z tej strony. To jest to litrowe akwarium, które starałem się prowadzić zgodnie z wskazówkami uzyskanymi z książki pani Diany Wallstand. Mówię starałem, bo trochę jednak musiałem pokombinować. Ale o wszystkim zaraz opowiem. W ostatnim z filmów zapowiedziałem, że akwarium będę starał się prowadzić w stylu holenderskim. Jak sami widzicie, coś poszło nie tak. Dla przypomnienia, w zbiorniku jako substrat użyłem zwykłej ziemi ogrodowej. Przy jej wyborze cechowałem się jedynie poziomem pH, aby był obojętny. Do akwarium co prawda udało mi się dorzucić kilka miesięcy temu dodatkowe oświetlenie, dzięki czemu teraz nie ma ciemnych miejsc po bokach. Jednak nie zebrałem się jeszcze do przycinania i utrzymywania tego wszystkiego w stylu holenderskim. No ale zamierzam się za to zabrać i coś z tym zrobić. Do tej pory skupiłem się na zbiornikach z krewetkami. Ostatnio dwa założyłem na nowo i wagumi już widzieliście, a kolejny pokażę już za niedługo. Akwarium funkcjonuje już jakieś 550 dni. Ostatnio musiałem zacząć podawać nawozy. Podawałem przez jakieś 2 miesiące azot, potas, fosfor oraz karbo w płynie. Na roślinach były widoczne niedobory i domagały się tego. Podawałem wszystko jedynie przez jakiś czas. Ziemia ma właściwości buforujące. Dodatkowo nie można zapomnieć o rybkach oraz gnijących szczątkach roślin, które również swoje robią. A mi nie zależy na szybkim wzroście roślin. I tak już jest wszystko mocno zarośnięte. Jak tylko zauważyłem poprawę w wyglądzie roślin, przestałem nawozić. W akwarium pojawił się dość duży problem z glonami, które gęsto porosły liście niektórych roślin. Najbardziej zaatakowana została Hygrophilia simensis. Nie wiem sam czemu, na początku jej liście były mocno obklejone glonem, gdy na innych nie było go widać wcale. Z glonami zacząłem walczyć dopiero jak pojawiło się ich naprawdę sporo. Walkę z nimi rozpocząłem od porządnego przeczyszczenia filtra. Nie czyściłem go od wymiany gąbki, więc już dość sporo się tego w nim zebrało. Najbardziej zaatakowane liście usunąłem mechanicznie. Powycinałem i powyrywałem co się dało. Zmniejszyłem również przepływ wody w filtrze. I punktową strzykawką podawałem karbo w płynie. Tak szczerze, zbytnio mi te glony nie przeszkadzały. Ale skoro postanowiłem się zabrać za ten baniak, to mam zamiar zrobić to porządnie. Zacząłem również częściej wymieniać wodę. Obecnie wymieniam 20% raz w tygodniu. Rośliny oraz ryby pozostały bez zmian. Dalej pływają i rosną te same gatunki jak wcześniej. Wydałem trochę platek i gubików się trochę namnożyło. Akwarium już powoli przestaje być jednogatunkowym zbiornikiem zdominowanym przez platki. A i udało mi się w końcu znaleźć jakieś krewetki. W jednym z filmów wspomniałem o próbie zakrewecenia zbiornika. Jak dobrze pamiętam, to 2 razy do akwarium wrzuciłem po 10-20 krewetek. Myślałem, że żadna się nie uchowała, a tu proszę, jednak są. Ostatnio widziałem jedną rainbow, a dziś zauważyłem redkę. Skoro tamte przetrwały, to za jakiś czas może znów dorzucę ich trochę. Zakupiłem też ostatnio wskaźnik poziomu dwutlenku węgla. Byłem ciekaw, czy karbo bądź bimbrownia jakoś wpłyną na jego poziom w tym akwarium. Okazało się, że wskaźnik pozostaje bez zmian, nawet jak daję dwukrotną dawkę karbo. A przy podawaniu dwutlenku węgla z bimbrowni zresztą również wskaźnik nawet lekko nie zmienił koloru. W tym podsumowaniu to wszystko. Jakie zmiany udało mi się wprowadzić, pokażę Wam na następny raz. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, Tyrill.